Cześć. W tym filmie pokażę procedurę dopasowania czujników ciśnienia w oponach po ich wymianie. Zapraszam do oglądania. Do aktywacji czujników ciśnienia w oponach w danym samochodzie służy specjalny przyrząd do kalibracji. Można nim dopasować czujniki ciśnienia, które pracują w częstotliwościach 315 lub 433 MHz. Na końcu filmu znajduje się lista samochodów, które są kompatybilne z tym kalibratorem. To jest fragment instrukcji samochodu Opel Corsa E, w którym przedstawiony jest sposób dopasowania czujników. Tym przyrządem na pewno dokonamy kalibracji w samochodach koncernu General Motors. Czujniki ciśnienia dopasowuje się do położenia kół w danym samochodzie w następującej kolejności: przednie lewe koło, przednie prawe koło, tylne prawe koło i tylne lewe koło. Kierunkowskaz dla aktualnie aktywnej pozycji pozostaje włączony do czasu dopasowania czujnika. Zanim rozpoczniemy proces kalibracji, należy wybrać bieg neutralny, czyli wrzucić na luz. Należy także zaciągnąć hamulec postojowy. Przekręcamy kluczyk w stacyjce, włączamy zapłon i w menu wyszukujemy informacji o pojeździe. Za pomocą pokrętła przechodzimy do menu układu monitorowania ciśnienia w oponach. Naciskamy Set, aby rozpocząć procedurę. Wyświetla się komunikat z prośbą o potwierdzenie procedury. Naciskamy ponownie Set, aby potwierdzić wybór. Sygnał dźwiękowy włącza się dwa razy w celu poinformowania, że odbiornik znajduje się w trybie kalibracji. Zaczynamy od przedniego lewego koła. Opieramy przyrząd do kalibracji obok opony przy zaworku, a następnie naciskamy przycisk. Krótki sygnał dźwiękowy potwierdza, że kod czujnika został dopasowany do pozycji danego koła w danym aucie. Dodatkowo mamy informację w postaci zapalonego kierunkowskazu, które koło należy kalibrować. Procedurę powtarzamy kolejno do przedniego prawego koła, a następnie do tylnego prawego koła i kończymy na tylnym lewym kole. Po dopasowaniu kodu w ostatnim kole usłyszymy pojedynczy sygnał dźwiękowy, a następnie jeszcze raz włączy się sygnał dźwiękowy, ale dwa razy, który informuje nas o zakończeniu procedury kalibracji. Na wyświetlaczu układu monitorowania ciśnienia przy kołach pojawią się wartości. To znaczy, że proces przebiegł prawidłowo. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!